to dopiero skończyła się, osiągnęliśmy. Na pewno pozostaje jakiś tam niedosyt, bo jednak tych punktów można było troszeczkę więcej uciłać i tą pozycję wyjściową na kolejną rundę mieć zdecydowanie lepszą. U nas przyniosło to bardzo dobry efekt, na przykład w Niecieczy zupełnie odwrotny, także to jest na dwoje babka wróżyła. Ja cieszę się, że trener trafił tutaj, trener Moskal, bo wiadomo, że jest to człowiek bardzo dobrze znany w środowisku piłkarskim, bardzo dobrze układa mi się współpraca z tym trenerem, no i oby udało się awansować do Ekstraklasy. Myślę, że z Olimpią Grudziądz. Wiadomo, że Olimpia Grudziądz, jeśli chodzi o personalia, wygląda bardzo dobrze. Obawialiśmy się troszeczkę tego meczu, ale myślę, że to takie chyba najlepsze spotkanie z tej rundy. Te nieszczęśliwe tychy prowadziliśmy tam, później graliśmy w przewadze jednego zawodnika, do tego to były derby, także do tej pory jeszcze trochę serce boli, jak się przypomni o tym meczu. Na plus myślę, że Łęczna, już nawet pomijając ich dorobek punktowy i pozycję, którą zajmują po rundzie, to styl, w jakim te punkty zdobywają. Tak na minus chyba, no to rzeczywiście ta Nieciecza, bo jeśli chodzi o personalia, jak i sytuację organizacyjno-finansową klubów Niecieczy, myślałem, że rzeczywiście będą bawić się w tej lidze. Zawodnicy na pierwszoligowe boiska wybiegną dopiero 8 marca.